Star 25 produkowany w latach 1960-1971. Star 25 posiadał silnik benzynowy o mocy maksymalnej 95 koni mechanicznych. Wraz ze standardową odmianą stara 25 rozpoczęto produkcję, ciągnika siodłowego star C25. Kolejną wersją był tylnosypowy samochód wyładowczy Star W25. W celu zapewniania możliwości przewozów ładunków o dużych gabarytach wprowadzono do oferty model Star 25L. Pojazd ten posiadał wydłużoną ramę. Przedłużone podwozie wykorzystywane było również w przeznaczonym pod zabudowy strażackie modelu Star A25P. W 1961 roku do produkcji wprowadzony został Star 25 tropik, dostosowany do warunków klimatycznych krajów afrykańskich o mocy maksymalnej do 87,5 koni mechanicznych.